Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Witam was, bratkowie. Posłuchajcie. Na pewno nie wiecie o tym, że 31 sierpnia w Zakopanem pojawi się Marcin Zieliński, człowiek ekskomunikowany na mocy dokumentów Kościoła katolickiego za udział w zgromadzeniach niekatolickich na Zachodzie, jak i w Polsce. A tu taka mała przestroga. Każdy, kto bierze czynny udział z nim w tych spotkaniach, podlega tej samej ekskomunice, biorąc czynny udział w niszczeniu wiary katolickiej. Wy tam w Zakopanem na Krzeptówkach pewnie nie wiecie, kim on jest i jakich czynów dokonał w parafiach w ich zniszczeniu wiary katolickiej. Na filmie zobaczycie wielu ojców i księży teologów, którzy ostrzegają przed nim. Również wielu biskupów dawało zakaz jego naukom w swoich diecezjach. Ostrzegają, że za jego nauki nie biorą odpowiedzialności. Pytanie zachodzi. Kto was wprowadził w błąd? Może wasi księża w sanktuarium albo klerycy, którzy dobrze znają się z Marcinem Zielińskim? Nie zawsze to, co powie biskup czy ksiądz, jest dobre. Wymaga sprawdzenia. Wygląda na to, że wasi kapłani wprowadzili was w błąd, nie mówiąc całej prawdy o nim. Że jego spotkania prowadzą do protestantyzacji Kościoła. Do porzucenia krzyża w zamian za zdrówko i aby dobrze nam tylko było. On jest tak pyszny, że przeklina wszystkie choroby, które bywają dla człowieka czasem zbawienne. Jego pycha osiągnęła już takiego apogeum, kiedy mówi, że już wkrótce ma taką nadzieję, że będzie wskrzeszał ludzi. Posłuchajcie, górale, czy Matka Boża, uzdrowienie chorych wam już nie wystarczy? Czy msza, która sama w sobie jest uzdrawiająca, wam już nie wystarczy? Czy poza mszą potrzebujecie jeszcze spirytysty, który jest jak Kaszpirowski, który będzie was uzdrawiał? Tylko czym, pytanie? Jakim duchem? Msza już wam nie wystarczy. Spójrzcie na tego biskupa ważnego, jak się upodlił i poniżył. Klęczy przed świeckimi, a ci nad nim się modlą. Ręce nakładają, co mają zakaz. A powinno być na odwrót. Biskup ważny już jest zielonoświątkowcem, a nie katolikiem. Czy wy też tak chcecie zmienić wiarę? Te spotkania do tego właśnie doprowadzają, a Marcin Zieliński jest mistrzem w nakręcaniu emocji. To największy manipulator. Na spotkaniach z protestantami ani razu nie wymienił imienia Maryi. Zobaczcie ten film do końca, co mówią autorytety o nim. Wtedy zrozumiecie, że może być tak, że Matka Boża przestanie wam błogosławić, a islam zaleje całe Zakopane, a kościoły zamienią się na protestanckie zbory, jak to miało miejsce już w historii narodu polskiego. Ja was tylko ostrzegam i kończę. Teraz Mirek wam coś jeszcze ważnego dopowie. I zobaczcie koniecznie film do końca. Laudetur Jezus Chrystus. Kilka dni temu zaczęła się akcja plakatowania Zakopanego następującymi afiszami. Czytamy na nich. Zapraszamy do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na, uwaga, mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie w dniu 31 sierpnia o godzinie 19. Modlitwę o uzdrowienie poprowadzi Marcin Zieliński ze wspólnoty Głos Pana. Uwaga, to krótkie, ale bardzo ważne, co teraz przypomnę. Otóż przewodniczący Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie biskup Andrzej Czaja, powołując się na instrukcję Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie z 2000 roku na temat modlitwy o uzdrowienie pod tytułem Ardens Felicitatis Desiderium, która te sprawy porządkuje, stwierdził w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, że
Uwaga, nie ma czegoś takiego jak msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Cytuję. To, co mnie niepokoi, to próby wplatania w liturgię mszy świętej, której kształt Kościół dokładnie określa, jakichś dodatkowych modlitw czy rytuałów. Tak jakby sama msza święta nie wystarczała. W ten sposób deprecjonuje się wartość sakramentów, a jednocześnie podważa skuteczność ich działania, a wprowadza się jakieś sakramentalia czy różne inne ryty. Nie ma czegoś takiego jak msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Każda msza jest bowiem więcej niż uzdrowieniem. Jest zbawcza, jest zbawieniem. Elementem zbawienia jest uzdrowienie. Oczywiście wszystko według woli Bożej. Natomiast psychomanipulacją jest ogłaszanie podczas mszy czy nabożeństw o uzdrowienie, że oto w tej chwili Pan Bóg uzdrawia tego czy innego, konkretnego uczestnika takiej modlitwy. Biskup dodał jeszcze, że ogłasza się uzdrowienia, a nikt tego nie weryfikuje. No właśnie, czy ktoś kiedyś weryfikował rzekome uzdrowienia pana Zielińskiego? Nie słyszałem. Zdaniem hierarchy u podstaw czy w tle tego typu działań widać niebezpieczną tendencję do robienia chrześcijaństwa i sprowadzania go na poziom terapii albo zaspokojania podstawowych ludzkich pragnień i potrzeb, na przykład zdrowia, szczęścia. Koniec cytatu. Ale jak widać, pan Marcin, jak i liczni proboszczowie, którzy go zapraszają, za nic sobie mają instrukcje Kongregacji Nauki Wiary, traktując własne parafie jako prywatny folwark, czy może raczej jako swój prywatny zbór protestancki. No to w odpowiedzi przedstawimy wam w bardzo skondensowanej formie wyczyny pana Zielińskiego wraz z wypowiedziami wielu różnych kapłanów oceniających jego działalność jako zwodniczą i heretycką oraz wykazujących niekatolickość tzw. mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Zapraszamy na film. Jeśli ktoś mi mówi, chodź, bo my wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa, pomodlimy się tak samo, to ja może bym powiedział jak święty Agaton, papież, o monoteletach i monofizytach. Kto się modli z heretykami, jest heretykiem. To jest zdrada. Szczęść Boże. Moi drodzy, pozwólcie, że dogram kilka słów jeszcze do filmiku pod tytułem Marcin Zieliński i jego interpretacja Pisma Świętego. No mam nadzieję, że tutaj hałasy z ulicy nie będą nam za mocno przeszkadzać. Dlaczego to robię? Ponieważ dowiedziałem się, że w tym roku kuria diecezji łowickiej wydała oficjalny komunikat, że nie podpisuje się pod działalność pana Marcina Zielińskiego, że nigdy nie wydała też kanonicznej misji nauczania, to znaczy, że nie podpisuje się pod jego nauczanie. I to w tej całej dyskusji o to, czy można, czy nie można nauczać, uważam, że jest to głos bardzo ważny, głos kościoła lokalnego i jest konieczne, aby go w tej dyskusji tutaj dołączyć. I właśnie to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Na całym świecie pojawiają się, no jak grzyby po deszczu, ludzie, którzy twierdzą, że mają objawienia. Mówią, że tu jest Chrystus, czy tam jest Chrystus. To powiedział Pan Jezus. Mówi Ewangelia, powstaną fałszywi prorocy i Mesjasze i będą działać wielkie znaki i cuda. I to się dzieje. Weźmy na przykład Zielińskiego. Nie wierzcie im. I będą wprowadzać w błąd, jeśli to możliwe, także i wybranych, a więc tych wybranych z Kościoła, którzy uwierzą i pójdą za nimi. Kiedy będę kładł na Ciebie ręce, wtedy się nie módl, tylko wtedy przyjmuj. Sikarama karama 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 shidarala shidarala de. A skąd wiemy? Czy czasem nie są to wypowiadane mantry? I czy nie czyni to jakiś zły duch, na którego się otwiera? Sira bakara 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 sira tira bakara.
Taki rodzaj mówienia językami, czyli niezrozumiałymi dźwiękami, jeszcze przed chrześcijaństwem praktykowany był, jest w hinduizmie. I kiedy próbujemy analizować prawdziwe objawienia maryjne i wizje świętych, jakoś nie znajdujemy tam zachęty do czynienia tego typu rzeczy, które są taką nową wizją modernistycznego kościoła. I często to się jakby ukrywa pod jedno hasło nowej ewangelizacji. Czyżby Matka Boża była nieco zacofana w wierze? Gdy na przykład na prośbę Ucji, aby uzdrowiła liczny chory zgromadzony wśród kilkudziesięcznego tłumu, odpowiedziała: uzdrowię tylko kilku i to za rok, pod warunkiem, że się nawrócą. Zwróćcie uwagę, jak wyglądały na uzdrowienia u Jezusa, bo nie można wykluczyć, że Jezus działa. Ale Jezus często wskazywał: nawróć się, uzdrów swoją wiarę, a twoja wiara uzdrowi twoje ciało. A w naszych kościołach widzimy, jak mnożą się msze święte z uzdrowieniami, które liczy się w dziesiątkach, setkach, a nawet i tysiącach, jak to się dzieje na stadionach. Niech Twój ogień wypala choroby, Panie. Niech wypala depresję, smutek, rozbite małżeństwa, rodziny, bezpłodność. Niech to zniknie w Twojej obecności. Czy nie jest tak, że czasem o wiele większą łaską jest wzmocnienie człowieka w cierpieniu, niż uwolnienie go od tego? Bo niczego innego Maryja nie prosiła dzieci w Fatimie, nie uzdrawiała ich, a przecież dwoje odeszło do wieczności, zaraz. Tylko prosiła, aby ofiarowywali swoje cierpienia za grzeszników. Więcej. Więcej. Jeżeli czujesz ogień w Twoim ciele, niech płonie, pozwól mu płonąć. Przez wiarę w moc Twojego imienia stwarzamy teraz, Panie, na nowo każdą cząstkę głuchy. Niech będzie stworzona na nowo. Bądź stworzona na nowo. Niech w imię Jezusa sprawy kobiece, te choroby kobiece będą uzdrowione. Endometrioza niech będzie uzdrowiona. Niech będzie uzdrowiona jakikolwiek problem z jajnikami, macicą, w jakichkolwiek, Panie, miejscach, narządach, też wewnętrznych kobiet. W imię Jezusa niech przyjdzie uzdrowienie. Święty Marcin, zgadnijcie, czemu go lubię. Ma fryzurę jak Zidane. Mam nadzieję, że tego nie odziedziczę po nim, ale tu na dole jest jak wskrzesza zmarłego, także mam nadzieję, że to proroczy znak, że niedługo też ja tak będę robił w imieniu Pana Jezusa. Mówię do wszelkich zmian rakowych, do guzów. Nie macie prawa tu być. Niech wszelki duch raka, Panie, odejdzie w Twoje imię i nigdy nie wróci. Mówię do guzów, zniknijcie. Jezu, tak jak Ty przekląłeś drzewo figowe, ogłosiłeś śmierć nad figowcem, my ogłaszamy śmierć nad rakiem i życie nad Twoimi dziećmi. Niech wszelki rak uschnie, wszelki guz niech zniknie i wszelka komórka rakowa niech odejdzie. Łamiemy przekleństwo raka w tym miejscu, w imię Jezusa. Żyjcie, bądźcie zdrowi. Więc nie szukamy uzdrowienia za wszelką cenę, bo możemy wraz z uzdrowieniem też przyjąć coś, co jest bardzo złe, bardzo okrutne. Poza tym szukanie uzdrowienia za wszelką cenę jest, czy w ogóle, że Bóg zawsze chce nas uzdrowić. Bo wiecie, teraz są te msze z modlitwą uzdrowienia, tego jest mnóstwo. Czy takie myślenie, że Bóg każdego chce uzdrowić. No, dla mnie to nie jest w ogóle katolickie. Bóg nie chce każdego uzdrowić. Bóg chce każdego zbawić.
ale nie każdego uzdrowić. Bo dochodzimy do wniosku, że wszelki krzyż, który daje ci Pan, jest przekleństwem, tak? Zbawienie przyszło przez krzyż. Jeżeli nie przyjmujesz swego krzyża, nie jesteś mi godzien. Czytajmy mistyków. Raptownie odrzucamy bardzo często właśnie w takim myśleniu całą teologię katolicką z 2000 lat, gdzie mistycy pięknie opisywali krzyż, który przyjęty i połączony z Jezusem, z Jego męką, ma potężną moc zbawczą. Zobaczcie tutaj w tym miejscu, kiedy mówimy o Maryi jako wszechpośrednicy łask, to w takim myśleniu, że ona najpiękniej doświadczyła tego, o czym pisze święty Paweł. Ja w sobie dopełniam cierpień Chrystusa. Ja w sobie dopełniam, to mu pisze święty Paweł w Biblii. Ja w sobie dopełniam cierpień Chrystusa. Ona w najdoskonalszy sposób dopełniła w sobie cierpień Chrystusa. Czyli Chrystus umarł za nas, nas zbawił. Ale my, cierpiąc czy współcierpiąc wraz z Nim, możemy uczestniczyć też w męce pańskiej, w Jego mocy zbawczej. Dopełniam w sobie cierpień Chrystusa. I ona zrobiła to w najdoskonalszy sposób. Ale nie zrobiłaby tego, gdyby odrzuciła wszelki krzyż. I teraz szukając takiego myślenia, że wszystkie jakieś takie, te, no nie wiem, msze z mocą zdrowienia, nie, że Bóg każe, chce każdego uzdrowić. Bóg nie chce, abyś cierpiał. No to nie jest Boże. Bo Bóg dopuszcza pewien krzyż. Ideał był przed upadkiem grzechu pierwotnego, przed upadkiem Adama i Ewy, przed grzechem pierworodnym. To był ideał, to był raj. Ale my do tego raju nie wrócimy. W niebie będzie dobrze. Tu zaś na ziemi Bóg dopuszcza pewne krzyże, pewne cierpienie, które, jak też tak mówi do swoich jakichś tam wybranych, mówi, daje ci krzyż, aby cię uświęcić. Aby cię uświęcić. Jeżeli ten krzyż ciebie tutaj nie oczyści, nie uświęci, no to chociażby to, co mówiłem, no to jaką będziesz miał chwałę w niebie? Jak chcesz się dostać do nieba bez krzyża? No to nie jest biblijne. Kto odrzuca swój krzyż, nie jest mi godzien, mówi Jezus. Dalej, daje ci ten krzyż, i to jest niesamowite właśnie, kochani. Krzyż ma moc zbawczą. Łączone moje cierpienie, moja choroba, łączona z Jezusem, ma potężną moc zbawczą. Jezus mówi, daje wiele cierpień w waszych rodzinach, szczególnie tym, którzy są właśnie kochani, sprawiedliwi. Wasze niewinne dzieci, czy tam kochana matka, która ten różaniec codziennie 5 razy odmawia, pół dnia w kościele siedzi i sobie myślisz, nie, no to Pan Bóg powinien jej niesamowicie błogosławić, a tu ciągle chora, ciągle jakieś problemy, jeszcze jakiś nowotwór czy coś. Jezus mówi, tym osobom daje cierpienie, bo tylko cierpienie sprawiedliwego ma moc zbawczą. Zobaczcie, macie na Kalwarii 3 krzyże. Jezusa, dobry łotr, i że tak powiem, człowiek, który odrzucił Jezusa. Jezus nie mówi mu, dziś będziesz ze mną w raju. Czytajcie między wierszami. Jezus zbawił, ale ten stwierdził, Panie, my tutaj rzeczywiście odbieramy tą karę słusznie. Dziś będzie ze mną w raju. Jego krzyż połączył z krzyżem Jezusa. Został zbawiony. Cierpienie sprawiedliwego miało tylko moc zbawczą. Cierpienie sprawiedliwego Jezusa zbawia. I w naszych rodzinach są ludzie fantastyczni duchowo, ale są też ludzie, że tak powiem, czasami w jakimś tam prawdziwym grzechu, dnie duchowym. I ich cierpienie, tych drugich, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnej mocy zbawczej. Ci ludzie przeklinają Boga, przeklinają życie za to, czego doświadczyli. Tak jak ten po drugiej stronie Jezusa. I to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Dlatego Bóg dopuszcza, jak mówi do jednego z widzących, dopuszczam to cierpienie na tych sprawiedliwych, bo jeżeli oni nie będą cierpieć w twojej rodzinie, reszta pójdzie do piekła. Bo nikt za nich się nie modli, nikt za nich nie cierpi. I teraz co, myślenie takie, Bóg chce wszystkich uzdrawiać? Kto będzie za nich cierpiał? Jak to może rzeczywiście uratować całą, że to powiem, twoją rodzinę. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.